Ogród pod szumiącą lipą. Zapraszam. Witajcie w ogrodzie pod szumiącą lipą. Dzisiaj dalej sadzę cebulowe, ponieważ mam ich tyle, że trzeba obsadzić bardzo dużo grządek. Robiłam lasagne cebulowe, pokazywałam Wam, a dzisiaj będę dosadzała na różne grządki moje cebulki. Ponieważ mam dużo hiacyntów, dużo irysów holenderskich, krokusów, więc chciałam, żeby na wiosnę było bardzo kolorowo u mnie. Więc zapraszam. Pierwszą grządkę, którą będę obsadzała, to jest ta grządka, którą tutaj mam, taką krzewinkę żółto kwitnącą. I tutaj zawsze jest, w lecie rośnie ubiorek. Natomiast na wiosnę będzie tutaj pusto, więc postanowiłam zasadzić tutaj na całym tym obszarze, postanowiłam zasadzić krokusy. Najpierw tu powyrywam te chwasty. Teraz po prostu rozrzucę te krokusy w dużej ilości. No już całą tą paczuszkę zużyję. Bo im więcej krokusów, tym ładniej wygląda to. Pojedyncze raczej nie wyglądają ładnie. I teraz będę sadziła. Ziemia jest miękka, ponieważ padał deszcz niedawno, więc nie trzeba nawet wykopywać, tylko wystarczy palcem zrobić dziurkę. Teraz po zasadzeniu. I teraz po zasadzeniu wyściółkuję to liśćmi, ponieważ wszystkie grządki będę ściółkowała liśćmi, wszystkie grządki kwiatowe, więc teraz przyniosę liście, wyściółkuję i następna rabata będzie gotowa. Gotowe. Tutaj na tej rabacie
gdzie mam tutaj takie rozchodniki i tu jest taka bardziej jakby skalniakowa ta rabata plus krzewy. Postanowiłam zasadzić te czosnki, które mam w miksie, które są od 25 do 60 cm i one są w różnych kolorach, żółty, biały, różowy, więc myślę, że tutaj pomiędzy tymi rozchodnikami będzie się to fajnie prezentować. Też rozrzucę w różnych miejscach, żeby to się po prostu pomieszało. I w różnych miejscach wyrastało, tworząc taki naturalny, naturalistyczny taki efekt. Tutaj niektóre czosnki są takie, że nie wiadomo, gdzie jest góra, gdzie jest dół. No ale myślę, że nawet jak się pomylimy, to one i tak dadzą sobie radę. Są dosyć maleńkie, jak groszki. Już kiedyś miałam taki miks i to bardzo ciekawe, fajne roślinki wyrastają. Chcę po prostu stworzyć taki efekt, że na każdej takiej wydzielonej grządce, którą mam, będę miała jakieś takie skupisko podobnych gatunkowo roślin, które będą razem ze sobą współgrały. I kolejna grządka gotowa. Tutaj koło domu, koło kuchni, przy wyjściu, chcę mieć najładniejsze, jakie mi się wydaje, tulipany, więc wezmę czosnki. Czosnki posadzę bardziej z tyłu, ponieważ są wyższe od tulipanów. Tutaj na przykład jest 90 cm, tutaj jest 70 cm, więc tam posadzę te wysokie czosnki. Tutaj 80 cm, więc tam posadzę z tyłu te wyższe czosnki. O, też zrobię taki miks tych czosnków. Jeszcze ten. I między nimi będą tulipany.
od razu wezmę sobie, rozłożę te buty tulipanu. Więc wezmę ten piękny tulipan różowo-żółty. Może tak będą grupami. Wezmę ten liliokształtny. Jeszcze zobaczymy, który by tutaj pasował. Może weźmiemy ten len. Że to wystarczy. Teraz kopiemy. Teraz po zasadzeniu wszystkich cebulek wyściółkuję to wszystko liśćmi, podsypałam od razu róże i następna rabata będzie gotowa. A tutaj jak widzicie już wychodzą szafirki, myślą, że już jest wiosna, bo temperatura jest taka, że właściwie na wiosnę też jest taka temperatura, jest około 10, ponad 10 stopni. Więc tutaj rośliny cebulowe myślą, że to już czas wychodzić. Od razu tutaj wyściółkowałam werbenę patagońską, która tutaj u mnie zimuje pięknie i rośnie z roku na rok, ponieważ jest bardzo dobrze wyściółkowana liśćmi i nie przemarza. Następne tulipany posadzę tutaj. Tu, gdzie później będą byliny wieloletnie, ale tulipany będą tutaj na wiosnę kwitły. Posadzę strzępiastego.
drugą. Do tego będzie jeszcze strzępiasty. Inna odmiana. I posadzę jeszcze tutaj gratisowo miałam miks, więc tam z tyłu posadzę jeszcze te z miksa. I też myślę, posadzę tutaj jeszcze czosnek między te tulipami. Czosnek. Narcy strąbkowane. I tutaj to będzie tyle. Tutaj ciężko się sadzi, ponieważ są te korzenie od tuli. Bardzo ciężko wykopać jakąkolwiek dziurkę. Ale że się uda. Przyniosę tutaj jeszcze trochę kompostu. Wyściółkowane kompostem, trochę liśćmi i następna, czwarta już rabata obsadzona cebulowymi. I to na dzisiaj tyle. Zrobiłam obsadzenia roślinami cebulowymi następne rabaty. Teraz muszę pomyśleć, gdzie zasadzić hiacynty, ponieważ mam dosyć dużo, około 50 cebulek hiacyntów, więc muszę znaleźć dla nich odpowiednie miejsce. A jeszcze będę robiła dodatkową rabatę, więc może tam się zmieszczą. A teraz to już dzisiaj tyle. Teraz niestety, ale trzeba iść do prania. No niestety tak jest. Ja nie jakoś nie mogę z tymi podkładkami. Zawsze gdzieś mi giną, gdzieś mi umykają i klęczę na kolanach, więc mam kolana zawsze całe czarne. No trudno, kurtka też do prania.
więc idę zrobić pranie, a Was już żegnam. Do usłyszenia i do zobaczenia.